Cześć kochani. Wróciłam, chyba wróciłam do świata żywych. No, wczoraj taka uderzeniowa dawka, dwie dorety. Od razu jak Artur przyjechał z tabletkami, na noc jeszcze jedną. Dzisiaj rano i teraz już jest po 12. Cały czas leżałam, zjadłam tylko śniadanie, nie dopiłam jeszcze kawy, muszę dopić kawę. I cały czas leżałam, dopiero teraz wstałam, wzięłam prysznic i teraz zrobię sobie coś z twarzą. Także idzie ku lepszemu. Ale to nie znaczy, że już jest dobrze, tylko po prostu, wiecie, no muszę się oszczędzać, nie? Ale tak, kotki nakarmione, wybawione, słuchajcie, przyszedł dzisiaj z samego rana tunel. Później Wam pokażę, bo już oczywiście nagrałam, jak koty się bawią od razu. Zabawa pierwsza klasa. Mi bardzo poleciła siostra właśnie taki tunel, bo od najmłodszych, można powiedzieć, lat, dni, miesięcy, tygodni, kotki się bardzo chętnie bawią w takich tunelach. I faktycznie, no faktycznie to jest prawda. No taka frajda z takiego tunelu. Słuchajcie, 40 zł, a taka radocha i te tunele, jak ktoś ma tam na przykład miejsce i może sobie na więcej pozwolić, to, no bo taki tunel to jednak trochę tam zajmuje, bo on ma metr, chyba 1,20 m, więc no też trzeba wiedzieć, jaki tam, w jakim pokoju on będzie i czy będzie na to miejsce, ale on ma takie sznurki na końcach, że można dokupić jeszcze, jeszcze i doczepiać i wtedy on jest dłuższy, no i wiecie, im dłuższy, tym większa zabawa, nie? Ale zasuwają z tym po prostu po całym domu, z tym tunelem. No fajnie, taka zabawa, że 2 godziny ich w ogóle, wiecie, nie było, nie? Cały czas 2 godziny zabawa tunelem. A w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że na przykład jeśli macie koty, i jest tak, że one mają jakieś zabawki i tymi zabawkami się znudzą. Jest taki czas, że po prostu nie chcą się bawić. Omijają, nie zwracają uwagi. To trzeba te zabawki gdzieś tak na 3 tygodnie, 4 tygodnie schować. I niech używają innych zabawek. Albo w ogóle. No w ogóle to się nie da, bo kotek zawsze chce się czymś bawić. Więc część zabawek trzeba schować na 3-4 tygodnie i wtedy wyjąć je po tym czasie i te kotki traktują te zabawki jak nowe, bo kotek nie pamięta zabawek. Także polecam taki sposób właśnie, bo to nie jest tak, że trzeba cały czas coś nowego kupować. Wystarczy schować na jakiś czas część zabawek i wtedy wyjąć po kilku tygodniach i naprawdę kot ma nową po prostu zabawkę i bawi się tak, jakby ją widział pierwszy raz w życiu na oczy. Także z takich ciekawostek to. Z drugich ciekawostek to to, że wczoraj wieczorem, tak naprawdę późno, bo ja już w sumie kończyłam dla Was montować film i Artur wstawił kurczaka. Bo rano wyjął z zamrażalnika, bo ja praktycznie nie wstawałam, to znaczy nie wstawałam, no wstałam tyle tylko, co wtedy byłam z nim na tej poczcie i w tej drukarni autem, ale tak to jak przyjechaliśmy do domu, to leżałam, widzicie, nawet holu przecież, nawet przy holu nie byłam. I on wyjął kurczaka rano, całego takiego zamrożonego, co w holu był z oszą. I on sam stwierdził, że go przyprawi, tam wymyślił jakąś mieszankę, wiecie, przypraw, że go przyprawi, poćwiartował go, wiecie, i upiekł w piekarniku, więc nie wiem, jak on smakuje, nie wiem, co to jest, nie, nawet nie patrzyłam jeszcze za bardzo. I to dzisiaj na obiad będzie, więc ja się bardzo cieszę. Bo Artur już, widzicie, pomyślał o dzisiejszym obiedzie i mamy, i ja nic nie muszę robić, no tak, no nie wiem, ewentualnie no ziemniaki ostrugam, czy tam Artur ostruga, nie wiem,
Ale to dopiero jak przyjedzie, bo go nie ma. No. Artur też zanim wyjechał, to zrobił mi śniadanko, zrobił tą taką bułeczkę. I ja kawkę sobie sama zrobiłam. No, także... No, Artur dba, widzicie. Powiem wam, że naprawdę... naprawdę... Tak, wiecie, mogę wam powiedzieć w tajemnicy, że naprawdę takiego mieć męża, wiadomo, że każdy ma jakieś swoje wady, nie? No, Artur też nie jest bez wad, każdy ma jakieś wady. Są momenty, że mnie denerwuje i w ogóle, i że gdzieś tam się pokłócimy, ale no naprawdę taki facet w domu to skarb, bo... No, bo nie każdy by był taki pomocny i wiecie... Tak, ja przynajmniej to widzę, tak? Bo też czegoś tam w życiu swojego, w swoim życiu doświadczyłam, więc mogę to powiedzieć też na własnym doświadczeniu, że nie każdy jest taki pomocny i taki, wiecie, gdzieś tam, że wiadomo, że zawsze można na niego liczyć. Nie każdy tak ma, a Artur... Ja wiem, że na Artura zawsze mogę liczyć w każdej sytuacji. Co prawda potrafi być naprawdę wnerwiający, no to ale jak każdy człowiek, jak się z kimś żyje, no to wiadomo, ja też nie jestem idealna, ja też potrafię delikatnie rzecz ująć, wyprowadzić Artura z równowagi. Jak on to mówi, nikt tak nie potrafi go wyprowadzić z równowagi jak ja. Więc to już tak jest, jak się żyje w związku, w małżeństwie. To jest normalne zjawisko, ale to też jest bardzo ważne, żeby, no żeby wiedzieć, że w razie czego mieć taki, wiecie, spokój psychiczny, że w każdej sytuacji wiadomo, że na tą osobę można liczyć, że nie jest tak, że machnie ręką, odwróci się i pójdzie, a wy jesteście same czy sami, tylko że wiecie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, no to ten człowiek za wami stoi murem i zawsze zrobi wszystko, żeby pomóc, więc no ja naprawdę bardzo to doceniam i no i naprawdę bardzo się cieszę, że los mi takiego Artura na drodze postawił, bo to jest bardzo ważne w życiu, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach jakoś tak zwłaszcza widać, że no ludzie raczej są egoistami i raczej myślą o sobie i raczej mają takie nastawienie, żeby im było dobrze, a cała reszta to nieważne. Więc tym bardziej to doceniam. No także to a propos właśnie to tak mi teraz wiecie, no przyszło to do głowy, że naprawdę na Artura mogę zawsze polegać. Ja mam nadzieję, że on też ma takie poczucie, że na mnie też może polegać. No, wiadomo, że wiecznie młodzi nie będziemy. Ja myślę, że on wie, że ja mu zawsze też pomogę i na tyle, ile będę mogła. Zawsze dam z siebie wszystko. Bo ja naprawdę bardzo to doceniam, co on dla mnie robi. Zawsze, co by się nie działo, słuchajcie, to on zawsze wszystko rzuca i naprawdę ja jestem zawsze na pierwszym miejscu i ja to naprawdę wiem. Potrafi naprawdę mnie zdenerwować i gdzieś tam pobiadolić i pozrzędzić, ale mimo wszystko na summa summarum jest naprawdę człowiekiem a naprawdę o dobrym sercu. No, także tak, koty padły, słuchajcie, śpią na łóżku, tak wybawione. No, także dzisiaj już normalnie mogę usiąść i zrobić makijaż. Będę oczywiście tam sobie polegiwała, obiadu nie muszę zrobić, będę jeszcze odpoczywała, no bo to nie jest tak, że wiecie, że wezmę tabletki i mi się wszystko wyleczy, tylko no to trzeba przeleżeć, przeczekać. Nie można szaleć,
No, bo wiadomo, że tabletki przeciwbólowe uśmierzają po prostu ból, a nie leczą. Także ja to wiem, ale no też nie będę leżała plackiem totalnie. No bo też coś tam zrobić muszę, a w ogóle to dzisiaj bardzo późno wieczorem, nawet bym powiedziała wczesną nocą, przyjedzie do nas właśnie ten kolega, o którym mówiłam. No, także... Także spędzimy sobie... O, Czarny przyszedł. Cześć, Czarny! Do dziewczyn przyszedł. Także spędzimy sobie trochę czasu razem. Artur potem ma pojechać, czy tam pójść, nie wiem, co będzie chciał, do Lidla. Zrobić jakieś tam zakupy. Wczoraj byliśmy, ale tylko tyle, że tam kupił pieczywo i tam, widzicie, jakieś ptasie mleczko. Jak już tak się lepiej poczuję, to bym chciała iść do ogrodu chociaż. Trochę śniegu dzisiaj spadło. Ale troszkę tylko i w sumie... No u nas nad morzem jest tak, że jest naprawdę zawsze cieplej zimą i tego śniegu tak nie widać i w ogóle tej zimy tak nie widać, dlatego że to jest nad morzem i tutaj zawsze jest cieplej. I ten śnieg szybciej stopnieje, no ale taki mamy tutaj klimat, nie? Człowiek się lepiej poczuje, jak coś ze sobą zrobi. Taką ochronną mam pomadkę, wiecie co, takie mam ostatnio usta popękane. Nie wiem, czy to te kaloryfery, pewnie kaloryfery. No, tuż i koniec. Dobra. Także tak, ja idę jeszcze wysuszyć teraz włosy i jestem gotowa do dnia.
I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, work on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'm a grabbing ass if you want it. Tak to też wygląda, a nie inaczej. Światło tu. A od światła co? Zaraz to powiemy. Światło tu. Światło tu. A w międzyczasie proszę. Syn w odwiedziny do matki. Przyszedł. Tak to jest. Ale co, o co chodzi z tym światłem? Zaraz, zaraz. Zaraz to wyjaśnimy. Możesz ze mnie zejść, ile ty ważysz? Co? Jak możesz? Jak możesz? Żartowałam. No i tak, teraz nagrabione masz już. No tak, nie chcę. Po co tak robisz? Tak. No i widzisz, do czego to doszło. No, a mianowicie, chodzi o to, że dobre światło w taki dzień, który bardziej przypomina... Noc niż dzień. No nie wiem, no nie wiem co to, noc? Czy dzień w Azkabanie? Kto z was oglądał, kochani, Harry'ego Pottera? Oglądaliście Harry'ego Pottera, czy to jest dla was jakaś, że tak powiem, nie wiem, bajka zakazana, anachronizm? Ja oglądałem Harry'ego Pottera, natomiast co mnie tam, że tak powiem, no irytowało, że on miał, mając tą różdżkę, zamiast zrobić tam w końcu porządek, nie? No. Raz, dwa, trzy, to tak, no to się tak ciągnęło jak flaki z olejem. No ale o czym musiałby być film, nie? Bo tak by co? Jakby się nie ciągnęło, to by nie było filmu. No tak, tak, musiały być przygody, musiały być zdarzenia, wypady. No to z czego by ten film miał być? A ja sobie ładnie odpoczywam. No, bo sprzątamy, ale właśnie film, światło ma bardzo ważne znaczenie. Od światła, od mocy światła, no wiadomo, od jasności, przepraszam, od ilości lumenów i od barwy światła bardzo dużo zależy. Przede wszystkim nastrój, energia też w takie dni, w które, no, tak jak mówię, noc w Azkabanie, albo nie wiem, noc przed, dzień, chwila przed burzą jakąś intensywną. A ty się chyba dzisiaj pochwalisz swoim kurczakiem, to będzie no. No, 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 no. Jak jest bardzo taka, widać, nagromadzona duża energia i tam widać już tam błyska gdzieniegdzie i te chmury są takie już, widać, ciemno-stalowe, takie szare aż, a nawet czasami wchodzi aż w czarny. To tam widać, to taki dzień dzisiaj jest. To taki dzień jest chyba dzisiaj w większości obszaru Polski. Tak jest, no. I wtedy to światło jest tak ważne. Bo jak jest takie światło... No jeden mu lubi tak przymulające, ale ja nie lubię. Jakieś ciemno. To jest taki... Nie wiem, na dworzu ciemno, w domu ciemno. No. To jest takie... A jeszcze nie daj Boże, człowiek jest niewyspany. To jest taka noc. Tym bardziej, że dzień jest... Ile dzień trwa? Teraz 8 godzin dzień trwa. No, ale to tam parę minut jest dłuższy, ale... To jest takie... Ale jest pochmurno, bo proszę śnieg. No ale bardzo, jest... I chlapa jest, bo jest dodatnia temperatura i jest po prostu paskudnie. No, no jest paskudnie. Co tu dużo gadać? Ja ogólnie, no jak mam gdzieś wstać, to ja wstaję, nie? Ale tak jak gdzieś nie muszę nigdzie wstać, to mam tak zaburzony rytm snu. No najlepiej jest musieć wstać po prostu, bo potem to... Bo mam, no mam zaburzony, jak nie muszę nigdzie wstać, to mam tak zaburzony rytm spania, bo wiecie, jest siódma, to jest ciemno jeszcze, ósma to już się tak trochę rozjaśnia. Ale ogólnie jak człowiek jest nauczony wcześniej wstawać, to jest tak, to jest dlatego najlepiej to wstawać wcześniej bardzo i wtedy wiadomo, są działania, coś się robi. No tak, to wtedy ten dzień no to się leczy. Dlatego często spotykacie się chyba też z opinią,
że jak ma się wolne, to się jest bardziej zmęczonym i o wiele mniej człowiek zdąży zrobić, nie? No. My na szczęście mamy co robić. Ty to też zauważyłaś, nie? Tak. Że jak w pracy człowiek jest, to... No. To zdąży więcej zrobić. Chociaż no, paradoksalnie... No tak podobno jest, że im więcej masz obowiązków, tym bardziej jesteś zorganizowany. No bo po prostu musisz to zrobić, tak? No. A jak nic nie musisz, no to cały dzień nic nie robisz i dzień minął. Nie wiem, ja w takie... Ja zaczynam ogólnie tak żyć. No wiadomo, też sport, ważne jest wysypianie się, dobry humor przede wszystkim. No dalej nie będę tego rozwijał, ale ogólnie to są takie no, ważne, dobre jedzenie. Chociaż no, różnie z tym bywa. Spotkałem się z taką opinią, którą ktoś słusznie zauważył. Mówi ona o tym, iż ludzie się specjalnie zatruwają. Specjalnie się zatruwają, no, w sensie, popatrzcie, w sensie alkoholu, prawda? Podtruwają, niszczą, nie? W sensie papierosków też, nie? W sensie jakichś tam niezdrowych pokarmów, w sensie jakichś narkotyków. To znaczy na własne życzenie. No na własne życzenie, na własne życzenie. No, ktoś o tym pomyślał. No ale tak to jest, no niestety. No, w jakiś sposób tak się dzieje, że człowiekowi to... Czy to pomaga zapomnieć o normalnym takich... O normalnych, codziennych takich troskach? Może jakieś... na 5 minut. Właśnie, może na 5 minut. Także no, kochani, bo o świetle było, a skończyliśmy na... Także światło jest bardzo ważne. Jasno, jasno, żeby było. No to do tego. Do szuflady. Jasno. Jarzeniówki nie są wskazane, tak, nie? Podobno oczy męczą. Jarzeniówki to w pracy. Ale tak ogólnie, no i ciepło. Jak jest ciepło w mieszkaniu, w domu, to od razu czuć domem, tak, nie? A tak to takim... Ja mam wrażenie takiego... No nie chcę tutaj używać, albo bo to nie znajduję potwierdzenia w stanie faktycznym, ale takie wrażenie mam pustostanu, nie? Bo to nie znajduję, bo to wiadomo, że to jest mieszkanie, dom, nie? Nasz, mój. I tak dalej, ale no tak, takiego... Takiej... Nie ma takiego... domowej atmosfery, nie? Tak jest zimno. Dobra, starczy tego. Idziemy zobaczyć dalej. Co myszka dzisiaj wyprawia? Ją przyłapiemy. Patrzcie jak chodzi. Widzicie? Pomalutku, ale... Jak to pomalutku? Już jest, patrzcie, umalowana. Widzicie jaki makijaż? Mi też może zrobisz raz makijaż. Jasne. Ja też chcę. Ja się piszę. Na makijaż. Tu patrzcie, jak to się sprawdza. No, i sprzątamy dalej, hej ho. Do pracy by się szło. Tak to jest, kochani. Gdzie to są chwile? Chwile! Słuchajcie, u nas się dzieje. Artur dopieka swojego kurczaka. Normalnie mówię wam, co tu się wyprawia. Kochani, ja nawet nie wiedziałem, że Jarzem jest taki szef kuchni. No, ja tutaj gotuję jajka do sałatki. Tutaj woda się gotuje, już zaraz będzie tutaj brokuł wrzucony. A to są ziemniaczki do obiadu. A to będzie sałatka brokułowa. Ale zaraz, poczekaj, myszko. Kochani. No. Co ja tu zrobiłem? Oto proszę przepis. Podam wam go. Ale zaczekaj, bo na jak upieczymy? No bo ale przecież... chciałem wam tylko zademonstrować. No, wygląda elegancko. Troszeczkę dałem tu... Za dużo chili. Chili. Ale ogólnie to tak ma być. To jest na słodziuśko. Na słodko, ostro. Ostro, przyprawa do kurczaka, chili. No i później jeszcze więcej, Artur powie. I... No, ja zrobię teraz tą sałatkę. Dam fetę, pomidor, brokuł ugotowany, jajko ugotowane, kukurydzę, jeśli jeszcze mam.
chyba nie mam, to nie dam. Bo chyba Artur wziął ostatnią puszkę do swojego kurczaka. I to wszystko, co ja tam dam. Aha, jeszcze słonecznik. No. Także robię. Aha, jeszcze sos czosnkowy. No. Gotowa. Proszę bardzo. Taka piękna sałateczka kolorowa. No, także wkładam ją do lodówki. Będzie jutro na śniadanie albo jakkolwiek, kiedykolwiek. Ważne, że jest smaczna. Naprawdę jest smaczna. No, także widzimy się jeszcze później. No, kurczak już jest. Powiem wam, że to jest taka marynata na ostro słodko. Ona jest ostro słodka, ale jest pyszna, naprawdę ostra, ale naprawdę smaczna. No, to ja nakładam obiadek. Ziemniaczki się już ugotowały i do tego Artur będzie miał ogórka małosolnego, a ja będę miał, nie małosolnego, co ja mówię, tego korniszona konserwowego, a ja będę miała buraczki. I Rudy, Rudy, co byś chciał, Rudy? Się poprzeciągać. Jak się spało? Powiedz cześć. Powiedz cześć do wszystkich. Rudy. Rudy. No cześć. Co byś chciał jeść, tak? Jeść byś chciał? Taki jestem głodny. A miski pełne. A on wybrzydza. O.
Dawaj jeść, dawaj jeść. Szybciej, tak? No, bo nie ma czasu, na dwór muszę iść. Tak? Rudy. Powiedz, ale tu kurczakami pachnie wszystkim, matko jedyna. Co tu się dzieje, spać się nie da. Takie zapachy. Takie są zapachy. Nie wiem za bardzo, czy bardziej mu się chce jeść, czy bardziej spać. A gdzie ty byłeś, że jesteś taki brudny? Byś się umył, wiesz? Tak, byś się umył. Tak trochę niewyjściowo wyglądasz do telewizji. Gdzie ty tam chodziłeś? Nie chcesz słuchać tego? Mhm. No, tu też masz brudne. Kto ma cię umyć? Leila, co to jest za pozycja do spania? Cię przyłapałam. Przeszkadzają, nie? No, to jest pozycja kotka. No. Jestem już po obiedzie i zrobiłam sobie kisiel malinowy. No tak wiecie. Miałam ostatni i to tak po prostu chodzi o to, że bardzo dobrze działa na żołądek, tak wiecie, osłonowo. A ja bardzo lubię kisiel, a już zwłaszcza malinowy. Więc zaraz sobie przeleję tutaj do filiżaneczki i będę jeść. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Piękny.